Sapmortki, cześć! Słuchajcie, witam Was, mamy 1 grudnia, 9:26 i zaczynamy vlogmas! Nie trąbiłam o tym zbyt głośno, nie robiłam żadnych zwiastunów, tak jak robiła to na przykład Alice czy Julka, ale ja też nigdy wcześniej vlogmasów nie robiłam, to po pierwsze. Po drugie, jeśli śledzicie mnie na Instagramie i na Facebooku, zawsze będą linki w opisie, to wiecie, że nie do końca byłam pewna, czy będę miała internet założony tak, żeby móc zacząć vlogmas, ponieważ się przeprowadziłam. Internetu nie mam jeszcze. Internet będziemy mieć w poniedziałek, co prawda. Dzisiaj jest czwartek. Natomiast ja do poniedziałku po prostu wymyślę coś, jeśli chodzi o przesyłanie. I słuchajcie, wspomniałam Wam też na Instagramie, że mam dla Was serię przeprowadzkową. Natomiast moja praca trochę pokrzyżowała mi plany i nadal jeszcze jestem, że tak powiem, w rozsypce, bo mam jeszcze rzeczy w starym mieszkaniu. Mimo tego, że jestem tutaj już od ponad tygodnia, to jeszcze rzeczy mam na starym mieszkaniu. Część. Więc wsadzę Wam tutaj klip zaraz. No i właśnie jest jedna rzecz, którą chcę zaadresować, powiedzieć, zapytać się. Nie wiem do końca, jak to nazwać i jak to wyjaśnić. Wiecie, że mój kanał jest po polsku. Natomiast ja nie mieszkam w Polsce i tutaj w Anglii nie otaczam się Polakami w takim sensie, że nie mam blisko siebie poza Rafałem, pozdrawiam, i dziewczynami z YouTube'a znajomych Polaków. I moje współlokatorki mówią po angielsku, między innymi komunikujemy się po angielsku i po prostu dajcie znać, czy nie będzie Wam to przeszkadzać, jeśli część moich vlogmasów do czasu wyjazdu do Polski będą dwujęzyczne. Ja postaram się tłumaczyć angielski, po prostu wiecie, napisy zrobić, natomiast nie wiem też, czy do końca mi się będzie to udawało czasowo. Natomiast jeśli napiszecie, że będzie ok bez napisów, to po prostu napisy sobie daruję, a jeśli będziecie chcieli napisy, no to zrobię wszystko, żeby te napisy były. Natomiast stwierdziłam, że będzie głupio nie pokazywać dziewczyn tylko dlatego, że mówimy po angielsku, bo one są częścią mojego życia i są częścią mojego dnia, no bo razem mieszkamy i są to moje bardzo dobre znajome. Więc po prostu jakoś będziemy musieli sobie poradzić. I mamy, słuchajcie, kalendarz adwentowy, mam dwa kalendarze, jeden z Maltesers, natomiast mam go w starym mieszkaniu, więc otworzymy go jutro. I mam jeden z Linda, jak widzicie, ja uwielbiam czekoladki Linda i on ma mieć podobno różne czekoladki, te są moje ulubione, natomiast jestem bardzo ciekawa tych, no i tych, bo te są podobno jakieś limitowane. Także szukamy jedynki. Tutaj mamy jedyneczkę. Zobaczcie, jaki słodki! Jejku! Jaki słodziak. Więc zaraz sobie zrobię herbatę, zjem sobie czekoladkę i później będziemy, słuchajcie, iść do Lidla, ponieważ potrzebuję pieczywko. Mam herbatkę, czekoladkę adwentową i czytam trzecią książkę z Zoe, czyli Girl Online Going Solo. I słuchajcie, zamówiłam sobie przedpremierę z podpisem, także niesamowicie się cieszę. Jestem już na 225 stronie i za zakładkę służy mi wlepa mojej binki z mojewywody.pl, także zapraszam, idźcie, obczajcie. Bina ma rewelacyjnego bloga, jedynego, którego czytam tak naprawdę regularnie od czasu, jak ja przestałam blogować. Także polecam mega. Bina zawsze jest moją zakładką. Dobra, jem raz, dwa, czekoladkę, wypijam herbatę i idziemy do Lidla, bo pogoda jest dość zimna, więc nie za bardzo mi się chce wychodzić.
Słuchajcie, wróciłam ze sklepów. Odebrałam swoją darmową, gorącą czekoladę z McDonalda, bo ostatnio bardzo lubię gorącą czekoladę z Maca i po prostu jak macie 6 ich, to 7 dostajecie gratis, na pewno to wiecie, bo w Polsce też to jest. Wróciłam z zakupów, pan w Lidlu w bardzo niemiły sposób powiedział mi, że mam wyłączyć aparat. Nie poprosił mnie ładnie, zrobił to niekulturalnie, no ale niestety. Już wam pokazuję, co kupiłam. Zaczniemy może od funciaka. Kupiłam w funciaku takie poduszki dwie. Tak naprawdę jak na... O, tutaj widzę, że jedna jest brudna, nawet nie zauważyłam. Jak na funta nie jest źle, bo tak czy inaczej same poszewki są ładne. Natomiast ja je kupiłam po to, żeby one mi służyły jako wkłady do poszewek, które przywiozłam. I w sumie to już wam pokażę i te poszewki. Pokażę wam też od razu, z czym będziemy się mocować we vlogmasach, ponieważ mój pokój wygląda jak jedno wielkie nieszczęście. Zobaczcie. Rzeczy są wszędzie, ponieważ tak jak mówiłam, no część rzeczy jeszcze nie jest przywieziona, więc są rzeczy wszędzie. To są te poszewki, o których wam właśnie mówiłam. One są takie bardzo mięciutkie i przyjemne, więc kupiłam te wkłady do tych. Będę musiała kupić jeszcze dwie, bo przywiozłam z domu te świąteczne, bo będą nam tutaj pasować na szarą kanapę. Także będę musiała kupić jeszcze dwa, ale nie było żadnych ładnych, które później mogłabym wykorzystać bez tych. Przywiozłam też z Polski takie małe bombeczki. Jedne w takim złotym kolorze, drugie w takim bardziej rose gold i jedne srebrne. Także to też zaraz będę rozwieszać. No i w funciaku dalej kupiłam, słuchajcie, podpaski. Kupiłam dwa komplety takich miedzianych lampeczek. Więc wzięłam dwa komplety takich i wzięłam jeden komplet takich zwykłych, białych, na białym sznurku. Co dalej? Kupiłam też bombkę, taką dużą, szklaną, miedzianą bombkę. Nie wiem, czy ją powieszę na choince, jak już będziemy miały choinkę, czy po prostu, wiecie, położę ją tak, o, żeby sobie leżała. Nie wiem, podobało mi się, że jest miedziana. Dalej mam tutaj też zakupy z Lidla. Natomiast co jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie też świąteczny kubek, który wam zresztą pokazałam urywkiem. Z taką choineczką złotą, biały, stwierdziłam, że jest bardzo ładny i kupiłam też jadalny złoty brokat. Kupiłam też bułeczki w Lidlu, sałatę oraz herbatkę. Lidl ma tutaj jedne z moich ulubionych herbat i one były teraz przecenione na chyba 80 pensów. I w funciaku kupiłam jeszcze jedną rzecz i jest to metaliczna, srebrna farba w sprayu, więc super. Słuchajcie, wyciągnęłam wszystkie swoje rzeczy, które mam takie, wiecie, do przechowywania w szafce i słuchajcie, zobaczcie, ile ja tego mam. Znaczy, wiedziałam, że mam tego sporo, bo ostatnio robiłam zakupy i pokupowałam wszelkie zapasy, na przykład pomidorów w puszce i jakichś płatków jaglanych, kinły. Tutaj mam płatki, jakieś makarony, ryże. Natomiast to wszystko będzie mi się mieścić, musi mi się zmieścić tu. Słuchajcie, zmieściłam wszystko. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale mam też całą półkę na herbaty. Alice, to jest coś dla ciebie. Cała półka zapełniona herbatami, także teraz będę sprzątać tutaj. Muszę całą kuchnię posprzątać, najpierw to zmyję. Tutaj mam właśnie, nie mamy jeszcze tego takiego na naczynia, więc na razie używamy takich ściereczek, bo nie możemy znaleźć nic ładnego, co nam się podoba.
posprzątane! Pięknie! Mam tylko jeden wieszak, będę musiała z domu przynieść resztę, chociaż nie wiem jak dużo mi jeszcze zostało, ale porozwieszałam wszystko, wszyściutko. Tutaj mam dres, takie koszulki bardziej do noszenia po domu na co dzień. Cześć Kijan! Krótkie spodenki, jakieś spódniczka. Tutaj mam, słuchajcie, spodnie, takie jeansowe, tutaj spodnie materiałowe, trzy rzeczy. Tylko i wyłącznie dlatego, że są na tych złotych wieszakach, więc na razie sobie tutaj wiszą, ale to na pewno nie będzie tutaj wisieć. I tutaj wstawiałam sobie drugi stolik nocny, tak jak wam chyba wcześniej pokazywałam. I tutaj mam takie lżejsze szaliki, cieplejsze szaliki, tutaj powinny być jeszcze trzy piżamy. I tutaj mam skarpetki, rajstopy, tutaj mam bieliznę. Także ciuchy już poukładałam i teraz zaczynam układać w tej szafce. Już wytarłam, starłam tutaj kurz. Bo mam tutaj, jak widzicie, bałagan. Tak naprawdę tutaj praktycznie nie ma nic, więc chcę rzeczy z tych tutaj kartonów poukładać już. Zamorki, słuchajcie, jest za 15:04. Ja właśnie skończyłam sprzątać i teraz pokażę wam, jak to wygląda, ale najpierw pokażę wam słońce, bo jest tak przepiękne niebo. Zobaczcie, zobaczcie! Wow, tu jest piękne! Ja zostawię otwarty balkon, żeby się trochę przewietrzyło i pokażę wam od wejścia, jak się teraz przedstawia mój pokój następująco. Słuchajcie, widzicie, jak ogromna jest różnica. Niecałe 3 godziny pracy. Posprzątałam też łazieneczkę. Wiem wam, że chyba się zdrzemnę, bo bardzo boli mnie głowa. Wziąłem już tabletkę, ale nie podziałała, więc sądzę, że jest to kwestia po prostu ciśnienia. Pokażę wam tylko raz, dwa, co zrobiłam w pokoju. Ja pójdę się zdrzemnąć i później, jak wstanę, to zacznę przerabiać vloga. Pokażę wam też, co sobie zrobię do jedzonka. No i to będzie koniec chyba na dzisiaj. Mi się wydaje. Dobra, pokażę wam raz, dwa. Więc tutaj mamy stolik z TK Maxa i czaszkę też z TK Maxa, zresztą może ja zapalę światło. Więc to postawiłam tu i na dole postawiłam swoją torebkę, którą używam ostatnio najczęściej. Tutaj mam komódkę i na tej komódce normalnie nie będzie stało ani to, to jest do wysłania, ani te uszy myszki Miki. Tutaj postawiłam sobie perfumy w takiej podkładce z HM-u. Tutaj mam z Aldika taką... co to jest? Taki jakby... pojemnik szklany, kulki są z Primarka, no i tutaj sobie poukładałam w pierwszej szufladzie biżuterię, okulary i case'y. W drugim mam aparat, wszelkie jakieś takie elektroniczne rzeczy. Tutaj mam taki niezbędnik do torebki, portfel, żarówkę, tutaj woski, rzeczy na sprzedaż mam z tyłu, puste opakowania z nasza, takie rzeczy. No i na dole mam wszystkie swoje papiery, zeszyty na dole, flamastry, tutaj mam opakowanie od laptopa i tutaj mam jakieś rzeczy do DIY. Jak się obracamy, jest łóżko, po prostu pościeliłam i położyłam te poduszki, do których kupiłam wkłady. Poprzestawiałam też trochę na stoliku nocnym. Ten stolik, tutaj pochowałam trochę rzeczy i zostawiłam tylko kilka. Tutaj też sobie poukładałam kilka rzeczy. Ogromne moje lustro i w środku włożyłam sobie też kilka rzeczy, więc mam z tyłu kosz na pranie, z przodu mam torby, tutaj mam zapas kosmetyków, światła. Tam mam dwie rzeczy do powieszenia, ale na razie nie mamy. Muszę kupić command hooks, bo nie możemy wiercić w ścianach. I tutaj też sobie poukładałam trochę więcej rzeczy. Także 3 godzinki roboty. Zawieszę to raz, dwa, pokażę wam tylko to, jak wygląda i lecę się zdrzemnąć.
Słuchajcie, stwierdziłam, że tych nie zawieszę dzisiaj, bo zapomniałam kupić sprayu do włosów, a one są pokryte brokatem i nie chcę, żeby ten brokat mi wszędzie odpadł. Natomiast włożyłam tutaj już te zwykłe białe i powiesiłam na łóżku już te. Słuchajcie, kolację robię, sałatkę, którą też pewnie zabiorę do pracy. Do tego mam grzaneczki czosnkowe, które właśnie się spaliły. Brawo, zapomniałam o nich. Przypiekłam! I mam jeszcze burgera, więc chyba dobrze, że robię tego burgera, bo grzanki mogą być niezjadliwe. Mam i kolacyjkę. Tutaj niestety muszę zeskrobywać górną część. Natomiast to jest pychota. Zrobiłam sobie też sałatkę do pracy i montuję vloga z dzisiaj. Hej mordki, słuchajcie, ja już się pomalowałam. Za 40 minut wchodzę do pracy, więc chciałam się z wami pożegnać, tak żeby móc zedytować już też to, z tego względu, że no nic więcej ciekawego wam dzisiaj nie pokażę, ja się po prostu przebiorę, idę do pracy i tyle, także co, dajcie znać, czy się podobało, jeśli tak, to kciuki w górę, dajcie znać, czy w ogóle się cieszycie na vlogmas, czy nie, czy myślicie, o Jezus, kolejna, bo ja się cieszę. Ja się cieszę i cieszę się, że znowu będę mogła oglądać vlogmasy innych. To jest mój ulubiony czas vlogmasy. Także tak, dajcie znać wszystkie moje linki społecznościowe na dole. Bądźcie pewni, żeby mi dodać na Instagramie, na Snapchacie, wszędzie. Będzie mnie pełno w tym miesiącu. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się jutro.